Witam wszystkich na moim kanale, Darek z tej strony. Tak jak zapowiadałem w moim ostatnim materiale, chciałem przedstawić Wam sylwetkę perfum stosunkowo tanich, ale o naprawdę bardzo dobrej jakości. Perfumy te, no będzie to recenzja, ponieważ jest to taka, ja bym powiedział, nowość w mojej kolekcji. Ja mam w sumie 4 pozycje perfumowe z tego domu, ale dzisiaj chciałem mówić właśnie te, o których wspominałem. Na koniec jeszcze może takie szybkich kilka słów na temat innych perfum, też z tego domu, o których na pewno zrobię jakiś film już wkrótce, bo jest naprawdę, naprawdę warto. A więc bohaterem dzisiejszego odcinka będą perfumy Gourmand. I powiem Wam, że ja takich perfum, ja sam osobiście lubię, to jest jedna z moich ulubionych rodzin perfumowych, a więc Gourmand. Wanilia, jak najbardziej, jedna z moich ulubionych nut, składników. I ja mam u siebie kilka różnych perfum właśnie z rodziny Gourmand, ale takich jak te nie mam, nigdy wcześniej nie wąchałem. A więc no, jest to naprawdę coś wyjątkowego. Perfumy, nie wiem czy wspominałem, perfumy są jak najbardziej niszowe. Perfumy są tworzone z olejków eterycznych, z olejków naturalnych. Aczkolwiek flakon, który ja tutaj dzisiaj mam teraz w ręce, jest to woda toaletowa, ale to naprawdę nie ma jakoś specjalnie wpływu na jakość tych perfum. A więc perfumy, o których dzisiaj będzie mowa, są to perfumy z greckiego domu, a dom nazywa się Theodoros Kalotinis. A perfumy, zwykła, prosta nazwa, po prostu wanilia. Tak się prezentuje pudełko, zwykłe, proste, minimalistyczne, biało-czarne pudełko. Wyciągniemy, jest to pojemność 50, a więc jeszcze raz, Theodoros Kalotinis Vanilla. Zwykły flakon, taki prostokątny, nic tutaj jakoś specjalnie sobą nie reprezentuje akurat ten flakon, ponieważ jest jeszcze taka, oni mają u siebie w ofercie taką, powiedzmy, klasę wyżej. Tamte butelki już są takie trochę bardziej przypicowane, ale tutaj jest, tak jak mówię, zwykły flakon, nic tutaj specjalnie też jakoś nie ma. A więc co my tu mamy? Wspominałem, że to jest pozycja Gourmand i powiem Wam, że takich fotorealistycznych perfum Gourmand ja nigdy w życiu nie wąchałem. I powiem Wam więcej, że aż ciężko jest sklasyfikować, że to są w ogóle perfumy, ponieważ to, co tutaj dostajemy, a powiem Wam, jakie nuty mamy. Tutaj nuty są naprawdę zwykłe, proste. Jest tutaj patchouli, jest tutaj wanilia i jest tutaj karmel. I powiem Wam, że po psiuknięciu to, co dostajemy, to tak jak moglibyście sobie wyobrazić lody waniliowe polane karmelem, ale w wafelku, gdzie wafelek nadaje troszeczkę, nieraz wafelek pachnie taką spalenizną, troszeczkę takim opalonym dymem, a więc jakby to wszystko razem w jakiś sposób zamienić w płyn i wlać do flakonu, to tutaj dostajemy. Tutaj nie ma chemii, tutaj nie ma żadnego alkoholu, tu jest czuć tylko tą przypaloną delikatnie wanilię i ten karmel i ten pokruszony wafelek. Jakby to wszystko rozpuścić w jakiś magiczny sposób, po prostu zamienić w ciecz takiego jednego loda w wafelku waniliowego polanego karmelem i wlać do flakonu.
No powiem Wam, że poezja. I jeszcze raz powtórzę. Są perfumy Gourmand. Ja mam u siebie różne, ale perfumy Gourmand takie, które my możemy zaliczyć do perfum. A tutaj mamy perfumy, które mi jest trudno zaliczyć do perfum. Ponieważ no, ciężko mi jest sobie to teraz tak wyobrazić, ponieważ spotykam się z czymś takim po raz pierwszy. I powiem Wam, że akurat, no nieprzypadkowo, bo od czasu do czasu lubię sobie taki kociołek oszamać, są to jedne z moich ulubionych lodów. Mianowicie to są te Magnum Double Gold Caramel. I powiem Wam, że jak otworzycie sobie te lody, jak sobie powąchacie, to jest dokładnie to samo, to co mamy tutaj w tym flakonie. Naprawdę byłem w szoku. Byłem w szoku, gdy to powąchałem, bo ciężko mi przez myśl przechodziło właśnie, że można coś takiego stworzyć. I tak jak wspominałem, tutaj nie dostaniecie żadnej chemii. Tu nie ma chemii, nie ma nic takiego. Tu jest czysta natura. Gdyby można było tak ująć. Wafelek, wanilia i karmel. Słodkość i troszeczkę właśnie tego przypalonego wafelka, takiego rożka. Te rożki były takie, rożki są takie bardziej opieczone, opiekane, a więc więcej dają takiego posmaku właśnie troszeczkę dymnego. Paczula tutaj dodaje troszeczkę takiego drzewnego, ja bym powiedział, trochę akordu. I właściwie to wszystko. Perfumy jak najbardziej unisexowe. A powiem Wam więcej, że wydaje mi się, że te perfumy naprawdę mogłoby i dziecko używać. No może nie dziecko, ale nie wiem, nastolatek, jakiś 12-13-letni, który lubi lody, coś takiego, swobodnie mógłby tych perfum używać. Ponieważ tak jak wspomniałem, to są olejki eteryczne, nie ma alkoholu, nie ma nic, żadnych takich dziwnych jakichś ekscesów, wynalazków, a więc jak najbardziej perfumy bezpieczne, a tym bardziej ten zapach. I powiem Wam szczerze, że właściwie perfumy są naprawdę, naprawdę są piękne, jeśli chodzi o rodzinę Gourmand, tylko i do czego je używać? Na jaką okazję? Wydaje mi się, że to na taki bardzo jakiś leniwy dzień. I od samego rana po sam wieczór właściwie moglibyśmy ich używać. A więc tu jest jak najbardziej... Te perfumy są w 100% uniwersalne. Nie ma płci, nie ma wieku, nie ma okazji. I tyle chyba. Naprawdę czegoś takiego nigdy wcześniej nie wąchałem. Na pewno. A więc takie lody, jakbyśmy przelali tutaj do flakonu, to dostajemy. A więc to są takie perfumy dla naprawdę takich zagorzałych fanów perfum Gourmand, ja bym powiedział. I tak jak wspominałem, perfumy te kosztują no mniej więcej plus minus w przeliczeniu jakieś 100 zł, bo u producenta kosztują 19 euro, a więc no nie jest to dużo, w zależności jak euro stoi, ale dajmy na to, że 100 zł. A więc naprawdę nie jest dużo za 50 naturalnych perfum. Parametry, powiem Wam, że 4-5 godzin jest dosyć dobrze czuć tą wanilię i ten karmel. Później już tylko wanilię, trochę wanilii i może więcej tej paczuli, takiego bardziej właśnie drzewnego, przypalonego troszeczkę akordu. Ale cały czas są to te same perfumy, tyle że one no, siadają, później może już nie są tak aż bardzo wyczuwalne. Ale powiem Wam, że jak na takie perfumy za tą cenę, to naprawdę te parametry robią tutaj robotę. Naprawdę robią robotę. A więc to by było właściwie na tyle. Wanilia od Theodoros Calotinis. Naprawdę piękne, piękne perfumy Gourmand dla jakichś
takich prawdziwych fanów perfum jadalnych. I teraz jeszcze kilka słów na koniec. Tutaj mam też od tego producenta perfumy, nazywają się Tobacco Maniac. Powiem Wam, tutaj to już jest coś męskiego, tu jest męska sprawa jak najbardziej. A więc tytoń, miód, takie klimaty, bardzo piękne, męskie perfumy. Troszeczkę, ja bym powiedział, to nie jest to samo absolutnie, ale ja bym powiedział, że mniej więcej koncepcja tych perfum jest, może być troszeczkę zbliżona do niektórych perfum Toma Forda, więc takie żywe, żywość tych składników, nie jakieś okrojone, nie jakieś zaokrąglone, nie uplastikowione, tylko takie żywe, dosyć realistyczne. To wszystko ma taki kształt realistyczny. Bardzo, bardzo piękne perfumy. Powiem Wam, że ostatnimi czasy już nawet możecie zobaczyć, a nie mam tego flakonu jakoś specjalnie długo, a już sporo nawet ubyło. Używam ich. Teraz akurat jest taki czas na takie perfumy. Wydaje mi się jak najlepszy. Zimowy taki, nijaki. I te perfumy spisują się naprawdę, naprawdę wyśmienicie. Bardzo piękne perfumy, męskie perfumy. Na pewno zrobię jeszcze o nich odcinek. A więc to by było na tyle z perfum z Grecji. Nigdy nie miałem u siebie, nigdy nie robiłem recenzji perfum z Grecji. A więc na pewno coś nowego, wartego uwagi. I jeśli ktoś by szukał tych perfum, to ja oczywiście linku na dole nie podam. Nie mam w tym swojego interesu. Po prostu wpiszcie sobie imię i nazwisko producenta, kreatora tych perfum i na pewno łatwo znajdziecie na internecie. Wyskoczy Wam na pewno strona internetowa. Nie ma problemu z przesyłką, z wysyłką. Przynajmniej ja nie miałem. A więc to by było na tyle. Jeśli ktoś zna ten dom, a nic jeszcze nie mówił, nie chwalił się, to ja chętnie posłucham, co macie do powiedzenia, jakie Wasze doświadczenia, jakie odczucia z obcowaniem z tymi perfumami. A więc trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!